część mojego marzenia, dużego marzenia o takim skateparku z prawdziwego zdarzenia dla młodzieży już się spełniło. I za to wszystkim realizatorom i osobom wspierającym bardzo dziękuję. W imieniu pani burmistrz chciałbym podziękować środowisku skaterów, miłośników rowerów w Sokółce. Oddajemy do użytku miejsce, które mam nadzieję będzie początkiem większego obiektu. Zapraszamy wszystkich do zabawy. Zamontowaliśmy do tej pory te dwa urządzenia, dwie skocznie i wyspę. Łączny koszt 116 tysięcy złotych. Na realizację czeka duży, milionowy projekt z kompleksowym skateparkiem i pump trackiem. Jeśli on uzyska dofinansowanie w ramach środków transgranicznych, wówczas w Sokółce będziemy mieli duży, kompleksowy, z prawdziwego zdarzenia obiekt dla miłośników tych sportów. Na dzisiaj cieszmy się z tych obiektów, które udało się tutaj zainstalować. Całość polegała na lokalizacji nowych przeszkód i wzbogaceniu już istniejącej infrastruktury. Prowadziłem też również tutaj nadzór autorski na miejscu prowadzonych robót. To są dwie strategiczne przeszkody. Tak? Jedna to jest duży quarter pipe. Z kolei z drugiej strony, tak, naprzeciwko, jest kłoto połączony z bękiem. Gabaryty tych przeszkód, tak, wysokość, szerokość jest specjalnie dobrana, jeśli chodzi o sam rozmiar tego, tak, skateparku. Chodziło po prostu o jak najlepsze wykorzystanie tej przestrzeni, aby po prostu ta jazda była płynna, tak. Plus oczywiście pojawiły się nowe przeszkody do pokonania. Bardzo dawna jeździmy tutaj na skateparku. Jak dobrze pamiętam, został wybudowany w 2008 roku. Od tamtej pory dużo się tutaj nie zmieniło, rampy stały tak jak stały. Szukaliśmy możliwości do rozwoju, więc zaczęliśmy się starać o nowe przeszkody. Chodziliśmy po urzędach, zbieraliśmy podpisy, kontaktowaliśmy się właśnie z różnymi osobami typu pani burmistrz Ewa Kulikowska. No i w końcu nam się udało. Brakowało głównie właśnie tych przeszkód typu quarter pipe, żeby było można się zawracać z dwóch stron. No bo wcześniej stała przeszkoda tylko jedna na środku i nie było zbyt dużo możliwości. Dużo frajdy, na pewno dużo frajdy. Dużo nowych znajomych, dużo podróży na nowe skateparki w innych miastach. Myślę, że jakby jakieś zawody zostały zorganizowane, to na pewno byśmy wzięli udział.